Witajcie ponownie w wideo przygotowanym przez Space Federation of Trade Unions. Zrobiłem do tej pory wiele filmów poświęconych statkom i wielokrotnie opisywałem różne bronie przez nie używane. Nie przyglądałem się jednak bliżej żadnej z nich i w tym wideo ten drobiazg pragnę naprawić. Statki obecnie mogą posiadać jeden z dwóch rodzajów broni. Pierwszym są działa, a drugim pociski, w tym rakiety i torpedy. Niestety mnogość opcji nie pozwala mi na omówienie wszystkiego w jednym odcinku, więc tym razem skupię się na działach. Obecnie są cztery rodzaje mocowania broni. Fixed. Broń jest na stałe przymocowana do statku. Aby wycelować z tej broni, należy zmienić orientację statku. Maksymalna wielkość broni jest zgodna ze slotem, w którym broń może zostać umieszczona. Na obecnie dostępnych statkach ta wielkość jest od 1 do 5. Wiadomo jednak, że są bronie większe, chociażby na capital shipach. Ze względu na to, że żaden z tych statków nie został jeszcze wypuszczony, ograniczam się do tego, co już jest dostępne. Gimbal. Tak naprawdę nie jest to osobne mocowanie, tylko przejściówka umieszczona w miejscu na fixed. Zastosowanie tej przejściówki pozwala na celowanie z broni w ograniczonym zakresie około 30-45 stopni. To pozwala na celowanie we wszystkie cele, które są przed nami. Użycie tej przejściówki odbywa się kosztem zmniejszenia broni o jeden poziom. A więc jeżeli gimbal jest w slocie na trzeci poziom, to maksymalnie można w nim umieścić broń drugiego poziomu. Pozornie taka zmiana może nam się nie opłacać, ale gimbale pozwalają nam znacznie lepiej celować, co przekłada się na większą ilość pocisków trafioną w cel. A to przekłada się bezpośrednio na DPS. Różnica zaczyna być widoczna przy celowaniu w większe cele, w które łatwiej jest trafiać. W tym przypadku zaczyna się bardziej liczyć siła ognia, a nie celność. I przewagę mają w tym przypadku bronie typu fixed. W szybkie i zwrotne cele jednak łatwiej jest trafić z broni na gimbalach. Unmanned turret, albo po prostu turret, zwał jak zwał. Jest to wieżyczka kontrolowana przez pilota lub w niektórych przypadkach drugiego pilota. Jest to kolejny rodzaj mocowania broni. Obecnie wieżyczki tego typu mają po dwie bronie, ale nie można wykluczyć, że będą warianty z większą ilością. Wieżyczki tego typu mają tą zaletę, że mogą celować w zasięgu 180 stopni, o ile kadłub im nie zasłania. To oznacza, że mamy w zasadzie pełne pokrycie widocznej przestrzeni. Jeżeli chodzi o wielkość wieżyczki w relacji do broni, to na ten moment nie ma reguły. Były przynajmniej trzy systemy liczenia tego i mam wrażenie, że do tej pory żaden z nich nie jest już aktualny. Trzeba zwracać uwagę na wielkość zainstalowanej broni. Wspomniałem o tym, że wieżyczka może być kontrolowana przez innego gracza. Takie rozwiązanie znajdziemy w Super Hornecie, w którym drugi pilot kontroluje wieżyczkę patrząc przez kamerę. Nie jest to jednak wieżyczka typu MENT. No właśnie, wieżyczka typu MENT, czyli wieżyczka, która wymaga obsługi człowieka lub NPC-a siedzącego w środku. Obecnie nie ma jeszcze mechanizmu, który pozwala podpiąć tą wieżyczkę pod obsługę pilota, ale wiadomo, że jakieś plany w tym kontekście już są. Nie należy się jednak spodziewać, że odbędzie się to za darmo. Ciężko jest uwierzyć w to, że CIG pozwoli tak po prostu podpiąć taką potężną wieżyczkę pod kontrolę pilota bez żadnego kosztu. Tego typu wieżyczki z reguły mają dość dobre uzbrojenie. Niektóre posiadają nawet 4 sztuki broni. Warto jeszcze wspomnieć, że gracz w takiej wieżyczce jest trochę wystawiony na obstrzał. Jeżeli wieżyczka zostanie zniszczona, to albo znajdzie się w przestrzeni kosmicznej, albo zostanie zabity. Strata takiej wieżyczki może również doprowadzić do rozstrzelnienia statku. Niektóre statki mają zabezpieczenia, które mają temu zapobiegać, ale nie dotyczy to wszystkich jednostek. Jako ostatnia wieżyczka jest Automated Turret, czyli wieżyczka automatyczna. Na ten moment nie jest powiedziane, jak dokładnie będą one funkcjonować, ale należy się spodziewać, że będą nieco mniej skuteczne od Manned Turret z dobrym NPC-em w środku. Będą również wymagały dodatkowego zasilania, żeby funkcjonować. Nie jest wykluczone, że wieżyczki tego typu będą potrafiły zestrzelić nadlatujące rakiety albo torpedy. Wiadomo, że mechanika zestrzeliwania pocisków jest w planach i pociski same w sobie mogą już teraz nawet zostać zestrzelone, natomiast ciężko jest powiedzieć, jak to będzie wyglądać w ostatecznej formie. Skoro omówiliśmy mocowania, to przyjrzyjmy się, jaki arsenał można na nich zainstalować. Same bronie mają podział na dwie główne kategorie: Energy i Ballistic.
Bronie energetyczne nie wymagają amunicji, ale w zamian pobierają sporo energii oraz wytwarzają nieco więcej ciepła niż ich balistyczne odpowiedniki. Jako zasada mają również szybsze pociski niż bronie balistyczne. Warto jednak powiedzieć, że od tej zasady są pewne wyjątki. Bronie balistyczne do swojego funkcjonowania wymagają amunicji, ale nie wymagają tak dużo energii jak bronie energetyczne. Będzie to miało duże znaczenie na statkach, które mają mały reaktor i nie są w stanie zapewnić tak silnego zasilania. Może to mieć również znaczenie dla statków, które specjalnie chcą mieć niższe użycie reaktora w celu zmniejszenia sygnatury. Na ten moment większość broni balistycznych ma niewystarczającą ilość amunicji, ale jestem przekonany, że w przyszłości zostanie to poprawione. Podstawową przewagą broni balistycznej jest penetracja tarcz. Domyślnie połowa obrażeń z broni balistycznej przechodzi przez tarczę. Warto jednak nadmienić, że procent, jaki będzie przechodził przez tarczę w przyszłości, może być zależny od samych tarcz, jak i również użytej amunicji. Przyjrzyjmy się bliżej broniom energetycznym. W ramach opisów będę grupował bronie, które mają odpowiedniki w różnych wielkościach. Nie zamierzam również podawać dokładnych statystyk, ponieważ one zmieniają się z patcha na patcha. Opiszę raczej, czego po danej broni można się spodziewać. Pierwszą bronią, którą będę chciał omówić, jest CF-007 Bulldog, CF-117 Badger i CF-227 Panther. Są one serią szybkostrzelnych działek laserowych. Mają dość szybkie pociski, co przekłada się na dobrą celność, DPS jeden z najwyższych w kategorii, a do tego nieźle wyglądają. Ogólnie jest to jedna z najlepszych broni energetycznych. Broń nie ma żadnych specjalnych właściwości, ale na pewno wymaga dużych ilości energii i może się również szybko przegrzewać. Jeżeli chodzi o zasięg, jest on gdzieś pośrodku wszystkich broni. Seria broni Omski jest serią, która jest przeciętna, jeżeli chodzi o osiągi. Słaby DPS, niska szybkostrzelność, za to duży zasięg. To, co jest mocną stroną tej broni, to duża wydajność energetyczna, czyli zużywają mało energii per strzał. Seria Bering Laser Cannon, czyli M4A, M5A, M6A, M7A, średnia szybkostrzelność, przeciętny DPS i zasięg, w miarę dobra szybkość pocisków. Broń ma stosunkowo niski pobór mocy, ale jeżeli liczymy per strzał, to już nie wygląda to tak dobrze. Ogólnie jest to broń nie wyróżniająca się ponad przeciętną skutecznością. Taki starter. Neutron Cannon posiada bardzo niską szybkość strzałów, przeciętny DPS i zasięg. Ma jednak silne uderzenie z pojedynczego pocisku. Może to pozwolić oddać jeden strzał przelatując obok wroga, zadając mu duże obrażenia i odlatując. Broń ciągnie sporo energii, ale nie jest ona przeznaczona do prowadzenia ciągłego ognia, tylko raczej do oddania jednego góra dwóch strzałów i szybkiego wycofania. Może ona być skuteczna dla osób stosujących taktykę zoom and boom. Pyroblast Plasma Cannon jest to shotgun energetyczny bardzo bliskiego zasięgu. Ma spory czas przeładowania, bardzo małą szybkość pocisków i bardzo mały zasięg. To, w czym jest genialna, to obrażenia, które zadaje. To się przekłada na najwyższy DPS wśród broni energetycznych. Broń jest bardzo ciężka w użyciu, ze względu na to, że ma niski zasięg i bardzo wolne pociski, co utrudnia celowanie. Na etapie patcha 2.6.1 broń jest nieużywalna w multiplayer ze względu na lagi niepozwalające trafiać. W patchu 2.6.2 ma szansę się to poprawić. Jeżeli ktoś chce sprawdzić skuteczność tej broni, to proponuję wejść w rozgrywkę singleplayerową. Broń naprawdę masakruje. Muszę tu wspomnieć jeszcze o dwóch broniach energetycznych, które nie mogą zostać zamocowane na standardowych mocowaniach. Jest to Bering MSVA Laser Cannon. Jest to bardzo mocne działo drugiego poziomu, mocowane jako broń na dziobie Vanguarda Vardena i Vanguarda Hoplite'a. Przy czym nie będzie jej w Vanguardzie Sentinelu i Harbingerze, tam będą zupełnie inne działa. Jest to bardzo silne działo, które posiada DPS wyższy niż pozostałe działa drugiego poziomu. Ma w miarę dobrą szybkość, zasięg, szybkość pocisków i zadaje spore obrażenia. Broń bardzo mocno wyróżnia się ponad bronie drugiego poziomu. Druga broń to plazma kanon piątego poziomu, domyślnie mocowany na statkach Vandulglave. Broń ma DPS zgodny z broniami piątego poziomu, a więc całkiem spory. Jeżeli chodzi o szybkostrzelność, to broń mieści się raczej w dolnej części kategorii.
Szybkość pocisków jest raczej również w dolnej połowie tego, co jest dostępne. Mimo to jest to bardzo dobra i niebezpieczna broń. Na ten moment nie można jej wymienić ani przełożyć do innego statku. No dobrze, przyjrzyjmy się broniom balistycznym. Zaczynamy od Nine Series Longsword. Jak na broń pierwszego poziomu posiada dobry DPS, przeciętną szybkość pocisków, słaby zasięg i przeciętną szybkość strzałów na poziomie około 2 strzałów na sekundę. Jest to obecnie jedyna broń balistyczna pierwszego poziomu i wśród broni tej wielkości jest całkiem niezła. Nawet magazynek jak na broń tej wielkości pozwala już coś zrobić. 11 Series Broadsword to teoretycznie odpowiednik trzeciego poziomu. Niestety na wyglądzie i nazwie podobieństwa się kończą. Broń ma bardzo słabą szybkość strzałów, przeciętną szybkość pocisków, dobry zasięg i tragiczny DPS. Być może zostanie to w przyszłości trochę poprawione, bo jeżeli wierzyć niektórym źródłom, to 9 Series ma troszkę większy DPS od 11 Series. Mimo wszystko nie wróżę tej broni wielkiego powodzenia, bo jest ona raczej przeznaczona jako broń podstawowa. Jako plus może pozwalać na zmianę magazynków w trakcie walki. Obecnie ta mechanika oczywiście nie jest zaimplementowana. Może to oznaczać, że w przyszłości będą mocowane różne rodzaje amunicji, które będzie można sobie w trakcie walki zmienić zależnie od sytuacji. Na ten moment jednak niewiele na ten temat wiadomo. SW-16BR2 Sawbuck to dość szybkostrzelna broń balistyczna drugiego poziomu. Ma niską szybkość pocisków, mały zasięg i niski DPS i obecnie przeżuwa kasetę z nabojami, zanim ukończymy misję ICC. Kolejna broń, która musi zostać przerobiona, by była skuteczna. Na obecnym etapie odradzam, chociaż mam nadzieję, że w przyszłości będzie bardziej sensowna, bo jest to całkiem ciekawa propozycja. Skoro jesteśmy przy broniach szybkostrzelnych, to wymieńmy Skorpiona GT-215 Mantis, GT-220 oraz Apocalypse Arms Ballistic Gating, odpowiednio poziomów 2, 3 i 4. Są to bronie, które obecnie mają najwyższy DPS wśród broni balistycznych, nie licząc Ballistic Cannon. Mają dość niski zasięg, słabą szybkość strzałów i olbrzymią ilość pocisków na sekundę. Niestety są trudne do skutecznego użycia. Niska szybkość pocisków powoduje, że ciężko jest nimi trafić, a DPS na poziomie 2-3 razy większego od następnej broni dla tej samej wielkości można osiągnąć tylko jeżeli wszystkie pociski trafiają. Drugim problemem jest to, że broń wciąga magazynek w rekordowo szybkim tempie. Myślę, że ta broń będzie stanowiła największe zagrożenie dla większych celi, w które jest dużo łatwiej trafić. Osobiście odradzam umieszczanie tej broni jako jedynej na pokładzie, bo brak amunicji będziemy czuli bardzo szybko. Apocalypse Arms Strife Mass Driver to ciekawa propozycja drugiego poziomu. Ma bardzo szybkie pociski, co ułatwia trafiania również w szybkie i małe cele. Ma bardzo niską szybkostrzelność, co jednak przekłada się na olbrzymie uderzenie z pojedynczego pocisku. DPS ma również raczej na przeciętnym poziomie. Ma bardzo przyzwoity zasięg, co jest olbrzymim plusem. Jest to obecnie jedna z niewielu broni balistycznych, która nie ma dużego problemu z zapasem amunicji. Jeżeli potrafimy dobrze celować, to jest to jedna z bardziej efektywnych broni. Trzeba jednak uważać, bo broń jest podatna na przegrzewanie. Osobiście tą broń bardzo polecam. Nieco podobnym rozwiązaniem jest Sledge 2 Mass Driver Cannon. Posiada nieco niższą szybkość pocisków i nieco niższy zasięg. Ma ciut większą szybkostrzelność i jest zapowiedź, że będzie mogła używać kilku rodzajów pocisków. Nie przegrzewa się tak jak odpowiednik od Apocalypse Arms. Ma również podobny DPS, co razem z wyższą szybkostrzelnością przekłada się na niższe obrażenia zadawane przez pojedynczy pocisk. Biorąc pod uwagę jednak, że te obrażenia były największą przewagą Apocalypse Arms, to czyni tą broń nieco słabszą w użyciu. Z kolei niższa szybkość pocisków przekłada się na ciut trudniejsze trafianie. Niemniej jest to nadal bardzo ciekawa propozycja. Inną ciekawą propozycją jest również Tarantula 870 oraz jej odpowiednik trzeciego poziomu GT-870 Mark III. Jest to taki średniak. DPS jest przyzwoity, szybkość jest ciut poniżej średniej, a pociski nie biją rekordów prędkości, ale też nie należą do najwolniejszych.
Plusem jest zasięg, który jest jednym z dłuższych, jeżeli chodzi o broń tej kategorii. Dodatkowo jest powiedziane, że broń będzie obsługiwać wiele typów amunicji. Ogólnie jest to dość dobra broń, która nie jest wyspecjalizowana. Jest to również broń, w której obecnie amunicja nie kończy się w czasie pierwszej walki. Ostatnią bronią, którą omówię, jest Behring C-788 Combined Ballistic Cannon, o którym już wspominałem nieco wcześniej. Jest to armata czwartego poziomu, z której nikt nie chce oberwać. Pociski wystrzelone z tego działa są dość szybkie, zasięg jest bardzo wysoki, a obrażenia są miażdżące. Broń posiada również jeden z najwyższych DPS-ów w grze. Jest to jednak broń wolnostrzelna, więc nie wolno marnować amunicji. Trafienie z tej broni potrafi zakręcić trafionym celem. Domyślnie broń jest sprzedawana z pociskami eksplodującymi. Do tej pory pociski wystrzelone z tej broni miały raczej słabą szybkość, co powodowało, że było z niej dość ciężko trafić. Jednak, z tego co widzę, w ostatnich patchach została ona podniesiona. Osobiście spodziewałbym się jednak nerfa tej broni, ponieważ jak dla mnie jest ona zbyt potężna w obecnym kształcie. Na koniec kilka uwag. Jest jeszcze kilka broni, o których nie mówiłem, a które możecie znaleźć zamocowane w kilku modelach statków. Tym broniom przyjrzę się jednak innym razem, gdy zostaną już dopuszczone raczej do szerszego użytku. Statystyki broni zmieniają się. W danym patchu jedna broń stanowi prym, w innym jest kolejna. Bronie balistyczne mają obecnie duży problem z ilością amunicji. Są bronie, którym nie wystarcza amunicji na ukończenie jednej misji. Myślę, że to zostanie naprawione, ale nie spodziewałbym się, żeby te bronie miały bardzo duży zapas. Bronie energetyczne łatwiej się przegrzewają, ale to nie znaczy, że broni balistycznych to w ogóle nie dotyczy. Amunicja nie jest za darmo, co powoduje, że broń balistyczna będzie znacznie bardziej kosztowna w użyciu. Z drugiej strony, nikt nie powiedział, że paliwo do reaktora jest za darmo, więc nie jest wykluczone, że w przyszłości się to jakoś będzie równoważyć. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i tak jak zawsze zapraszam do nas na forum i na TS-a. Do zobaczenia w świecie Star Citizena!